Bardzo się cieszę z tego spotkania w Gorzowie Wielkopolskim. Przyjechali świeccy stowarzyszeni z oblatami z całej Polski, także z zagranicy, aby przeżywać takie dni skupienia. Te dni skupienia mamy dwa razy w roku, tym razem w Gorzowie Wielkopolskim. Temat to był oblaci, ludzie Kościoła. Ojciec Sebastian Wiśniewski był naszym prelegentem. Słuchaliśmy właśnie, jak oblaci w oblackim charyzmacie rozumiemy Kościół, nasze zaangażowanie, nasze miejsce, naszą miłość do Chrystusa i do Kościoła. No, wielka radość uczestniczyć w tym spotkaniu, widzieć, jak ludzie też się integrują, poznają, jak ten oblacki charyzmat jest dla nich inspiracją, by żyć pełniej łaską wiary. Dla nas, jako dla prowincji polskiej, bardzo ważnym momentem był drugi kongres świeckich, który na poziomie europejskim odbył się w Kokotku. I ten kongres pozwolił nam na zaangażowanie większej ilości osób w przygotowanie jego. I dzięki temu też powstała grupka świeckich. Po samym kongresie wybraliśmy grupę osób koordynujących i dwa razy do roku teraz organizujemy rekolekcje ze świętym Eugeniuszem w różnych parafiach w całej Polsce. Też wielu z nas jest zaangażowanych w działalność przy parafiach. W niektórych parafiach, w których do tej pory nie odbywały się spotkania o charyzmacie oblackim, zaczęły się one odbywać. Też przetłumaczyliśmy kurs Mazenot 101, który powstał w Szkole Teologii w Stanach Zjednoczonych i on służy nam za formację. Takimi punktami ważnymi dla świeckich, wyróżniającym świeckich oblackich, to żarliwość dla Chrystusa, Kościoła i misji. I właśnie tą żarliwość dla Chrystusa, Kościoła i misji przede wszystkim pragniemy pokazywać w naszym życiu codziennym, realizować w naszym życiu codziennym. Też część osób jest zaangażowanych, tak jak już wspomniałam, przy parafiach, ale też mamy osoby zaangażowane we wspólnocie Dobrego Pasterza, czy po prostu mające zawody, które są bardzo blisko ludzi. Ale ważne jest dla nas, aby właśnie w tych miejscach, w których jesteśmy na co dzień, czy to w rodzinach, czy w pracy, świadczyć o Chrystusie. Thank you.
też stoimy przed wieloma wyzwaniami, bo szukamy swojej tożsamości, pragniemy ją odkryć, też takim wyzwaniem dla nas jest formacja, jak ona by miała wyglądać na dalszych etapach. Oczywiście kwestie strukturalne są dużym wyzwaniem. Nie chcemy, aby one były w jakiś sposób sklerykalizowane, aby zachować ten charakter świecki. Ważne dla nas jest też ustawienie sobie współpracy z oblatami, taka wzajemna otwartość na siebie, żeby nie widzieć w sobie konkurencji czy jakiegoś zagrożenia, ale właśnie żebyśmy w jedności mogli ewangelizować, być takim znakiem dla, myślę, że bardzo potrzebnym znakiem dla dzisiejszego Kościoła w Polsce, że jako świeccy i jako kler możemy być razem, możemy razem tworzyć jedną wspólnotę, jedną rodzinę i przez to też ewangelizować, choćby przez tą współpracę.